kalendarzu 23 dzień marca, czwartek, Dominika Brzoza-Piprek. Witam i zapraszam na najświeższe informacje pogodowe. Dziś za oknami pojawiło się bardzo dużo słońca, niewielkie ilości chmur. Najbardziej chmurzyło się na północy. Na termometrach zobaczyliśmy dosyć wysokie temperatury. 17 stopni w Częstochowie i Katowicach, 18 w Bielsku-Białej. Najbliższa noc na północy i w centrum przyniesie nam przelotne opady deszczu. Na południu pogodnie. Na termometrach 10 stopni w Kłobucku i Częstochowie, 11 w Myszkowie i w Zawierciu. W centrum w Raciborzu 10 stopni i podobnie w Katowicach i Sosnowcu, 11 w Gliwicach, Tarnowskich Górach i Tychach. Na południu regionu w Cieszynie 10 stopni, 9 w Bielsku-Białej i w Żywcu. Jutro pierwsza część dnia jeszcze bardzo słoneczna, ale wraz z biegiem dnia na niebie zaczną gromadzić się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Na termometrach wysokie temperatury, 18 stopni w Kłobucku i Częstochowie, 19 w Myszkowie i w Zawierciu. W centrum najcieplej w Tychach 20 stopni, 19 w Sosnowcu, Katowicach, Raciborzu i Rybniku, 18 w Gliwicach i Tarnowskich Górach. Na południu regionu w Bielsku-Białej 17, 18 w Żywcu i w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 973 hektopaskale. Biometr niestety niekorzystny. Zobaczmy, co przyniosą nam kolejne dni. W sobotę na termometrach 13 stopni, miejscami przelotne opady deszczu i porywisty wiatr. Podobny scenariusz pogodowy czeka nas w niedzielę. Tutaj także i słońce, chmury, przelotne opady deszczu i wietrznie. Zobaczmy teraz wskaźniki jakości powietrza. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny i okolice Częstochowy to umiarkowana jakość powietrza. W centrum jakość powietrza dostateczna. Na obszarze od Raciborza przez Mikołów, Pszczynę i Bielsko-Białą jakość powietrza umiarkowana, natomiast w Żywcu jakość powietrza dobra. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.